W tej lekcji zajmiemy się osadzaniem pliku audio na stronie. Pokażę w niej Wam, że za pomocą kilku linijek kodów HTML5 jesteśmy w stanie umieścić na stronie sprawnie działający odtwarzacz plików audio. Pracujemy w standardzie HTML5, rzecz jasna, dlatego mamy tu uproszczony zapis, to już wiemy. Na potrzeby lekcji przygotowałem już ten prosty szablon, aby nie przedłużać. W katalogu audio umieściłem plik muzyczny. W tym przypadku jest to WAV, ale możemy również wykorzystywać inne formaty. Właściwie to jest to nawet wskazane, ale o tym za chwilę. Powróćmy do naszego pliku HTML. Zacząć musimy od znacznika audio. Jest to nowy znacznik. W poprzednich wersjach języka nie występował i służy właśnie do osadzania materiałów dźwiękowych. Znacznik ten posiada oddzielny element zamykający, dlatego od razu go domknijmy. Oczywiście to nie wystarczy. Koniecznie musimy podać źródło dźwięku. Służy do tego osobny znacznik o nazwie source. W atrybucie src podajemy ścieżkę oraz nazwę pliku wraz z rozszerzeniem. Nasz plik ma nazwę ptaki, rozszerzenie WAV i znajduje się w katalogu audio, dlatego musimy zapisać tak. Teraz, kiedy zapiszemy plik i uruchomimy stronę, nie zobaczymy i nie usłyszymy jeszcze niczego. Generalnie wszystko na stronie mamy osadzone i mogłoby to nawet działać, ale jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. W znaczniku audio w celu ukazania się odtwarzacza na stronie musimy umieścić pewien atrybut. Generalnie to tych atrybutów możliwych do umieszczenia mamy więcej. Wypisałem niektóre powyżej w komentarzu. Atrybutem niezbędnym do pokazania się odtwarzacza, czy inaczej rzecz ujmując kontrolek, jest atrybut controls. Sprawi on, że pojawią się kontrolki. Nie jest to konieczne, aby na stronie umieścić np. muzykę w tle, ale od tego zaczniemy. Zapisujemy plik, otwieramy stronę. I mamy odtwarzacz audio, którym możemy sterować plikiem muzycznym. Naciskamy play i plik dźwiękowy jest odtwarzany. Możemy tutaj wyciszyć dźwięk, możemy tylko ściszyć, możemy przesunąć suwakiem i tym sposobem przejść do innego miejsca w pliku, możemy zatrzymać odtwarzanie czy wznowić. Jeśli używacie innej przeglądarki, to ten odtwarzacz będzie wyglądał nieco inaczej. Oczywiście mówię tutaj o przeglądarkach nowszych, które obsługują HTML5 i ten element. Co do atrybutów, mamy ich całkiem sporo, jakie możemy tu wykorzystać. Autobuffer włączy buforowanie pliku, zanim jeszcze nastąpi jego odtwarzanie. Autoplay włączy odtwarzanie pliku od razu po załadowaniu strony. Wszystkich atrybutów nie sposób przedstawić w krótkiej lekcji. Wypróbujmy na przykład autoplay. Wystarczy dodać tylko to słowo. Zapisujemy plik i uruchamiamy stronę. No i widzimy teraz, że plik dźwiękowy od razu jest odtwarzany. I tak to działa. Mamy też na przykład taki atrybut. Jak nie trudno odgadnąć, oznacza pętlę. Innymi słowy, zapętlimy odtwarzanie. Plik z chwilą osiągnięcia końca będzie odtwarzany od nowa. Mamy preload, czyli ładowanie pliku od razu po załadowaniu strony. Generalnie to oznacza właściwie to samo co autobuffer, tylko jest atrybutem młodszym. Pamiętajcie, że specyfikacja HTML5 ciągle jeszcze podlega ewolucji. No i z tych wypisanych tutaj, podkreślam, nie są to wszystkie atrybuty, mamy jeszcze taki, który wyłącza dźwięk podczas, kiedy odtwarzanie pliku przebiega dalej. I teraz bardzo istotna rzecz. Do dyspozycji mamy kilka formatów plików dźwiękowych i dobrze jest właśnie skorzystać z kilku. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie każda przeglądarka obsługuje dany format i nie mamy przecież wpływu na to, jaką przeglądarką użytkownik otworzy naszą stronę. Generalnie będziemy rozpatrywać tu trzy formaty plików, MP3, WAV oraz OGG i z tych formatów tutaj skorzystamy. My na razie mamy tutaj WAV-a, musimy zatem przygotować sobie jeszcze pozostałe dwa. Programów do konwersji, jak i stron, za pomocą których możemy to zrobić, mamy całkiem sporo. Ja tak w skrócie przedstawię tu kilka z nich. Jeśli nie chcemy instalować żadnych dodatkowych narzędzi na dysku komputera, to możemy skorzystać na przykład ze strony o takim adresie. Znajduje się tutaj dość przyjaźnie zaprojektowany konwerter, służący właśnie do konwersji plików z jednego formatu na inny i wygląda on tak. Mamy tu do wyboru kilka opcji. Nas najbardziej, skoro już mamy plik WAV, interesują formaty MP3 oraz OGG. Rzecz jasna, plik WAV w razie potrzeby też możemy zmodyfikować. Dla każdego z tych formatów mamy stosowne ustawienia, które możemy modyfikować. Chodzi tu o jakość dźwięku oraz o jego objętość. Pamiętać musimy, że im lepsza jakość, tym również większa objętość pliku. Co w przypadku umieszczania strony w internecie nie jest bez znaczenia. Chodzi o to, aby uzyskać w miarę dobrą jakość przy jednocześnie niezbyt dużej objętości pliku. Poniżej mamy podaną, można powiedzieć, jakość plików wynikowych. W przypadku publikowania strony w internecie nie szalejmy z tym za bardzo. Ekonomiczna lub standardowa najczęściej powinny wystarczyć. W wielu przypadkach skłaniałbym się do tej ekonomicznej nawet. Dla ekonomicznej mamy tutaj 64 kilobitów na sekundę, a dla standardowej 128 kilobitów, a nie kilobajtów. Dla kilobajtów mielibyśmy tu
dużą literę B. To tak na marginesie. W przypadku Wave'a jakość opisana tutaj jako taśma, czyli częstotliwość 20 kHz również najczęściej wystarczyć powinna. Nasz plik Wave ma tę wartość nieco większą. Też moglibyśmy go nieco zmniejszyć, ale już nie będę tutaj tego pokazywał. Tak na marginesie zaznaczam, że jeśli będziecie korzystać z innych programów do konwersji plików dźwiękowych, to te zasady również w ich przypadku powinniście zastosować. Rzecz jasna, jeśli strona nie będzie przeznaczona do publikacji w internecie, tylko będzie znajdować się jedynie na dysku lokalnym, to te wartości mogą być zdecydowanie większe. Nie musimy wtedy specjalnie tak objętości plików optymalizować. Oczywiście najpierw plik musimy wczytać, czyli naciskamy przycisk Otwórz pliki. Pojawi się stosowne okno. Wybieramy plik, naciskamy Otwórz i chwilę musimy odczekać, aż plik się załaduje. Plik załadował się, wybieramy format oraz ustalamy jakość dźwięku i naciskamy przycisk Konwertuj. Plik jakiś czas będzie się konwertował, po czym ujrzymy przycisk Pobierz, służący do pobierania plików na dysk komputera. No i tak to właśnie działa. W identyczny sposób możemy postąpić, rzecz jasna, dla innych formatów. Możemy tutaj przy okazji, oczywiście przed eksportem, skorzystać z ustawień zaawansowanych, gdzie możemy wpłynąć na inne parametry pliku wynikowego. Mamy również możliwość atagowania pliku wynikowego, czyli mamy takie proste narzędzie, które pozwala nam na eksport plików z danego formatu na inny. Jeśli jednak takich plików mielibyśmy bardzo dużo, to bardziej opłaca się zainstalować jakiś program służący do konwersji jednego formatu na inny, niż korzystać z narzędzi dostępnych w takiej formie. Ciekawym programem jest na przykład NAudio Converter. Dostępny jest na stronie o takim adresie. Program jest bardzo prosty i dość intuicyjny, dlatego dokładnie nie będę go tutaj opisywał. Aby go ściągnąć, klikamy tutaj i wybieramy tę pozycję. Zachęcam do poeksperymentowania. Innym bardzo fajnym i jednocześnie darmowym narzędziem jest niewątpliwie Audacity. Program o sporych możliwościach, służący do obróbki dźwięku i jednocześnie stosunkowo prosty w obsłudze. Można go pobrać z tej strony. Nie jest to trudne, po prostu klikamy tutaj i wtedy nastąpi pobieranie. Sama instalacja programu też nie jest trudna, dlatego nie będę jej tutaj opisywał. Jest jedno ale. Aby móc korzystać z formatu MP3, musimy niestety dodatkowo zainstalować pewien dodatek LAME MP3 Encoder. Dostępny jest on w tym miejscu. Po wejściu na stronę klikamy w tym miejscu, no i tutaj możemy wybrać plik do pobrania i zainstalowania na komputerze. Kiedy już zainstalujemy program wraz z tym dodatkiem, to po jego uruchomieniu jego przestrzeń robocza wygląda następująco. Tutaj mamy już wgrany nasz plik ptaki.wave. Wgranie nie jest trudne, robi się to poprzez zakładkę pliki i opcją otwórz, jaka się w niej znajduje, czyli klasycznie jak w przypadku innych dowolnych programów. Mamy widmo, ale nim akurat tutaj nie będziemy się zajmować, choć też moglibyśmy. Program posiada szereg filtrów, takich jak na przykład usuwanie szumów, czy równiarkę i wiele, wiele innych. Zachęcam do eksperymentowania. Nie sposób tego wszystkiego pokazać w tej jednej krótkiej lekcji. Nas najbardziej interesować będą opcje eksportu i wszystko, co się z nimi wiąże. Na przykład częstotliwość próbkowania ustawiamy tutaj. Mamy tutaj taką, choć na potrzeby internetu, tak jak wspomniałem wcześniej, moglibyśmy ustawić ją na mniejszą. Pamiętajmy, że w ten sposób zmniejszymy objętość pliku, ale również wpłyniemy na zmniejszenie jakości odtwarzanego dźwięku. Aby eksportować pliki do określonych formatów, nie korzystamy z opcji Zapisz, ale z opcji Eksport Audio. Mamy tutaj możliwość wybrania formatu eksportu. Mamy kilka wersji formatów, WAV na przykład. Wybór takiej opcji spowoduje znaczne obniżenie jakości i wielkości pliku. Po naciśnięciu Zapisz otrzymamy jeszcze komunikat, że nie mamy żadnych dodatkowych opcji formatujących. Kiedy naciśniemy OK, nastąpi eksport pliku. Poeksperymentujcie z tym nieco. Możemy wybrać format MP3. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe opcje. Można tu na przykład zmienić prędkość przesyłu na większą lub mniejszą, stałą lub zmienną itd. Na potrzeby internetu często wystarczy stała wartość 64 kbit na sekundę. Może być też 128. Większej raczej się nie zaleca. Pamiętajmy, że większa prędkość to również większy rozmiar pliku. Możemy też wybrać format OGG. W przypadku Audacity ustawienie jakości pliku wynikowego odbywa się w ten sposób. Często tuż po dokonanej konwersji najlepiej sprawdzić, ile plik waży i czy jakość jest do zniesienia i w przypadku niezadowalającego rezultatu wyeksportować go jeszcze raz dla innych ustawień. No dobrze, wyeksportujmy może na sam początek plik do formatu MP3. Naciskamy Zapisz.
Możemy tutaj jeszcze otagować tworzony plik. Nie będziemy tego robić. Naciskamy OK i w ten sposób eksportujemy plik do wskazanego formatu. To samo zróbmy dla OGG. Też możemy jeszcze otagować plik, naciskamy zapisz i tym sposobem, tym razem konwertujemy do postaci OGG. I w taki oto sposób w katalogu mamy teraz trzy pliki. Zawsze jeszcze warto sprawdzić, ile pliki ważą i w razie konieczności nieco je jeszcze pod tym względem uszczuplić. Powracamy do naszego kodu. Dodać tu musimy jeszcze dwie linijki, najlepiej kopiując tę pierwszą. Nazwy plików mamy takie same. Modyfikujemy ich typy. Czyli tutaj wpisujemy MP3, a tutaj OGG. Oczywiście w dalszym ciągu możemy tu korzystać z dodatkowych atrybutów. Może w tym przypadku nie korzystajmy z autoodtwarzania, sprawiając, że użytkownik będzie musiał samemu to odtwarzanie włączyć. Uruchamiamy stronę i mamy. W Firefoxie odtwarzacz wygląda tak. Po naciśnięciu play plik jest odtwarzany. W Internet Explorerze na przykład odtwarzacz będzie wyglądał nieco inaczej, ale funkcjonalności będzie miał podobne. Naciskamy play i tym sposobem plik muzyczny jest odtwarzany, tym razem w Internet Explorerze. I podobnie będzie w każdej innej przeglądarce, oczywiście takiej, która obsługuje nowe znaczniki, takie jak audio czy source. Na koniec lekcji, już tak na marginesie, element audio możemy formatować tak jak każdy inny znacznik stylami CSS. Otwórzmy i domknijmy od razu znacznik style. Aby sformatować element audio, możemy napisać na przykład tak. Tym sposobem sformatujemy każdy taki element, który znajdzie się na stronie. Na przykład możemy zmienić położenie tego elementu. W tym celu napiszemy tak. Element, do którego zostanie dodana taka właściwość, będzie miał pozycję absolutną, dzięki czemu elementy, które go otaczały, nie zareagują w żaden sposób na niego oraz na jego pozycję początkową. Teraz, jeśli skorzystamy z tego stylu, to element ten pojawi się na dole ekranu przeglądarki. Możemy też na przykład ustawić szerokość tego elementu. Wpiszmy na przykład tak. Wartość może być dowolna. Możemy podawać je w kilku jednostkach, na przykład w pikselach. My skorzystaliśmy tutaj z wartości podawanej w procentach. Po uruchomieniu strony odtwarzacz znajduje się teraz na dole ekranu i ma szerokość obliczoną procentowo na podstawie szerokości okna przeglądarki. Oczywiście odtwarzacz posiada identyczne jak poprzednio funkcjonalności. No i tak to właśnie wygląda. W tej lekcji w skrócie pokazałem, w jaki sposób w HTML5 umieszczamy na stronie odtwarzacz audio, co musimy zrobić, aby działał on na wielu różnych przeglądarkach obsługujących nowe znaczniki HTML-a, czyli audio i source.